Zofia Naukowska, Granica, rozdział 6. Od kilku dni padał deszcz. Świat nasiągł wilgocią, liście drzew były umyte i świecące, niebo niskie. Zenon siedział na górze i szeleścił swoimi papierami. Libia Italiana, taka piękna nazwa oznaczająca czystą pustynię i smugę stepów na wybrzeżu trypolitańskim. Daleka nad Morzem Czerwonym Erytrea, gorąca jak piekło. To była na razie obowiązująca rzeczywistość. Masuana, do której się jedzie, żeby umrzeć z samego upału. Asmara w górskim klimacie, u progu niedostępnej, naturalnej fortecy abisyńskiej. Handlowo to wszystko jest nieudane, Francuzi. Ale dla usprawiedliwienia fatalnej wojny z Menelikiem i wstydliwej niewoli zostaje zawsze jeszcze ta najwyższa racja, pochodnia cywilizacji. Zenon przekładał i przepisywał notatki robione ołówkiem jeszcze w Paryżu. Głupia, kompilacyjna robota szła mu ciężko. Gdy ją zaczynał, wydawała mu się ważna i zajmująca. Tutaj, w bole Boży, zatraciła jakby wszelkie cechy prawdopodobieństwa. Jego niepokój wzrastał. Powinien był wracać tam jak najprędzej, ze wszystkich względów. Adela. Wojna i tak zabrała mu więcej niż 2 lata, pozostawiając w życiu dezorientującą wyrwę. Z całym sobą był niemożliwie spóźniony. Czuł, że czas mija, że jego sprawy nie posuwają się wcale, że ostatni rok w Paryżu jest wciąż niepewny. Tamtejsze niejakie artykuły o bogactwach kopalnianych Polski widocznie podobały się Czechlińskiemu, skoro wystąpił zaraz z taką propozycją. Ale wizyty w gwareckim folwarku, obie zakończone pijatyką, zostawiły Zenonowi tylko niesmak i obrzydzenie. Widział jasno, że jeżeli przystanie ostatecznie na tę drogę, nie mając innej, to nie będzie w porządku ze sobą i na samym wstępie zacznie od rezygnacji. Och, przyłapał się na tym komunale. Być w porządku ze sobą. Cóż to znaczy? Jest to zawsze w jakimś choćby najbardziej wzniosłym sensie dogadzać swoim chęciom, swoim wrodzonym instynktom moralnym. A przecież moralność jest wynikiem życia w społeczeństwie i poza społeczeństwem jej nie ma. Są tylko słowa, które służą do oszukania siebie i zwłaszcza innych. Zenon pragnął rzeczy bardzo prostej. Żyć uczciwie. Jego program naprawdę był minimalny. Chciał zapalić papierosa, ale brakło mu zapałek. Zeszedł więc na dół, do jadalni. Otworzył dolne drzwiczki kredensu i z leżącej tam nisko na półce paczki papierowej wyłuskał nowe pudełko. Usiadł na chwilę pod oknem, tyłem do zachodzącego słońca, które wyszło spod niskich chmur w kłębach mgły czerwonej. Szyby były spotniałe, widocznie na dworze się ochłodziło. Zenon zapalił i chowając zapałki, natrafił w kieszeni na list, którego z rana nie przeczytał do końca. List był od Karola Wąbrowskiego i Zenon miał pewność, że nie przyniesie mu odpowiedzi na najważniejsze zapytania. Jak zwykle zresztą. Cóż to za typ? Wyciągnął złożony papier i czytał. Nawet do najbliższego człowieka Karol pisał tak samo, jak mówił, to znaczy całkowicie bez uwagi na odbiorcę. Rozmowa z nim nie była wzajemną wymianą. To było zawsze słuchanie monologu albo prelekcji w radio. Listy wyglądały jak artykuły. Ludzie, którym wypadło odbić swoje jedyne życie w obrębie pierwszej połowy XX wieku, nie mogą tym być zachwyceni. W straszliwym wirze nowoczesnego świata każde obrane miejsce o każdej chwili ulega przesunięciom. Wszystko jest płynne, niepewne, grożące wciąż innymi niebezpieczeństwami. To nieudany syn pani Kolichowskiej z jej pierwszego małżeństwa, zawdzięczający swe imię chrzestne kultowi ojca dla 2 Karolów, Marksa i Darwina, przeleżał lata wojny nieruchomo na łożu Rolliera, w podniebnym szwajcarskim sanatorium i wyciągnięty, zestawiony, na wylot przegrzany i prześwietlony górskim słońcem, narodził się po raz drugi do życia jak gdyby w innym wymiarze. Poszczególne fakty i poszczególni ludzie nie przenikali do jego świadomości. Rzeczywistością były dla niego tylko zbiorowiska i procesy. Zenon czytał. Wojna zwaliła się jak jakaś nieprzebyta dent du midi między 2 pokolenia. Przedwojenne ideologie, skompromitowane przez realizację, powiewają jeszcze jak brudne łachmany nad złą swoją rzeczywistością, niezdolne niczego wytłumaczyć i niczego usprawiedliwić.
Ratowanie własnego indywidualnego życia, wpisanego w obrót tej przemiany, upieranie się przy jego utraconej godności jest miotaniem się z skorupy od jaja na czarnej wodzie wielkiego przepływu, który podmywa ląd i musi go znieść. Logika tego procesu jest nie do przyjęcia dla tych, którzy widzą w nim tylko chaos, jak nie do przyjęcia jest wyrok śmierci. Zenon opuścił parę wierszy i czytał znów. Ciężko jest uznać rolę swoją za skończoną, ale świat przetacza się ku nowym decyzjom i ostatecznie cała ludzkość wsłuchana jest w formę tej diagnozy. Nagle urwał, niespodziewanie zobaczywszy u dołu kartki odpowiedź na pytanie, które przesłał Karolowi w ostatnim liście. Nie przeczytał tych słów, tylko je zobaczył i powtarzał bezmyślnie. Więc jednakże tak, więc jednakże. Te słowa były: Adela już nie żyje. Umarła 30 lipca w szpitalu de la Charité. Szukał po liście jakiejś jeszcze wzmianki o tym, jakiegoś szczegółu. Nic. Od dawna wiedział, że nie będzie żyła. I nie mógł już wtedy dłużej czekać na jej śmierć. Musiał wyjechać. Zostawił ją samą w nadziei, że jeszcze zdąży na czas powrócić. I nie zdążył. Już jej nigdy nie zobaczy. I żadnym ostatnim słowem nic nie naprawi. Była starsza od niego. Była od początku chora i wiedziała, że nie jest kochana. Ale sama kochała w takim stopniu, że jej uczucie starczyło dla nich obojga na całe 2 lata męczarni i szczęśliwości. Była to niedobra miłość, pełna ciężkich scen, które nic nie zmieniały, najgorętszych pieszczot, które nic nie mogło kupić. Zbyt wyraźnie umierała, by czegokolwiek, co jeszcze było z życia, zdolna była się wyrzec, nawet męki. Nie obiecywał jej nic, nie kłamał, nawet niewiele udawał. Był wdzięczny i dobry dla niej, jak tylko mógł. I właśnie tę jego dobroć w złych chwilach także mu wypominała. Byłaby wolała, żeby ją dręczył i poniżał, byle ją kochał. To wiedział. Odwlekał swój wyjazd, póki to było możliwe. Nawet ponad możliwość. To, co znosił przez ten ostatni rok, było niezmiernie ciężkie. Nie mógł sobie niczego wyrzucać. Znowu miał czyste sumienie. Ale ona, która dała maksimum swojej zdolności kochania, która dla niego zapominała o śmierci, która nawet nie pozwoliła sobie na łzy, gdy wyjeżdżał, ona została sama i sama tam umarła. Odjeżdżając prosił Karola, najbliższego swego przyjaciela, by nad nią czuwał, by donosił mu o wszystkim. Nie mógł do nikogo innego się zwrócić, tak. Ale wiedział przecież, że ten człowiek nie ma żadnego czucia z rzeczywistością. Swoją własną chorobą interesował się zupełnie teoretycznie. Stosowanie chirurgii przy spondylis i koksalgii, ciekawsze wypadki, procent ozdrowień, przerzuty, odrębne urządzenia w Lacing i Berwick-sur-Mer, różne opinie o działaniu słońca, to było dopiero zajmujące. Więc jakże sobie wyobrażał czuwanie tego człowieka nad Adelą, jej gruźlica była taka zwyczajna. Nie doniósł mu nawet, czy była przytomna, nic. Miał przed sobą tylko te słowa. Adela nie żyje. Umarła 30 lipca. Więc jego list ostatni już jej nie doszedł. Zenon siedział tempo z listem Karola w ręce. Na przeciwległej ścianie, na wypłowiałych kwiatach papierowej tapety, widział matowy, czerwony odblask słońca, poziomym promieniem wchodzącego w głąb pokoju. Powietrze pełne było zapachu gorących konfitur wiśniowych. Z salonu dochodziła nieustająca muzyka fortepianu. Wtedy nagle do pokoju weszła Justyna. Zjawiła się od strony drzwi kuchennych, w głębi. Szła ku niemu powoli, w najgłębszym skupieniu. Niosła przed sobą dużą miedzianą miskę, w której przelewała się ciecz krwista, gęsta i świecąca. Dźwigała ją w rękach sztywno wyprężonych, z hieratyczną symetrią. Jej mała twarz była groźna od wysiłku. Zatrzymała się tuż przy nim i ciężką miednicę ustawiła na bocznym stole, przy którym siedział. Z niechęcią szedł wzrokiem za jej ruchami. Zobaczył z bliska jej ręce, cienkie i nagie, i twarz, oblaną czerwonym światłem zachodu. Przechyliła się przez stół tuż nad nim i otworzyła okno. Przestało padać, powiedziała poważnie. Słońce zachodzi na wiatr. Zenon nic nie odpowiedział. Usunął się tylko bezwiednie od jej nadmiernej bliskości. Oknem weszła fala rzeźwej wilgoci i chłodu. Będzie pogoda, dała jeszcze Justyna, patrząc obojętnie w mokry ogród. Odwróciła się i wyszła. Kobieta, przyszło mu przez myśl. Tyle jest kobiet na świecie. I te słowa zawierały smutek dotyczący Adeli. Obecność tej obcej dziewczyny była mu w związku z tym szczególnie przykra. Zjawiła się właśnie w tej chwili, przeniknęła sobą w sam środek tej sprawy, jak gdyby weszła w gotowe, puste miejsce.
Nie zdążył wstać i odejść, gdy już znowu była w pokoju. Przyniosła teraz na tacy kilka jednakowych słojów szklanych, postawiła tackę obok miednicy na stole i wielką łyżką przekładać zaczęła konfitury do słojów. Z tymi wiśniami musi być dziś przed kolacją zrobiony porządek, powiedziała. A mama znowuż jest chora. Zapytał, co jest jej matce. Odpowiedziała mu rzeczowo i obszernie, nie podnosząc powiek, cała zatopiona w swoim zajęciu. Była bardzo komunikatywna. Osoba tego chudego, nieogolonego studenta w pognicionym, rozpiętym kołnierzu koszuli i bez krawata, o którym mówili na folwarku, że chodzi w pole między ludzi, kręci się przy żniwiarce i opowiada niestworzone rzeczy, nie onieśmielała jej w najmniejszym stopniu. Dla niej należał do świata oficjalistów honzybiańskich, jak na przykład Franek Borbocki, który także pojechał do miasta się uczyć, a teraz pracuje w fabryce. Póki mama była zdrowa, to nam było dobrze. I gdyby mama nie była chora, to by nas byli nigdy nie wypuścili z Honzebnej. Mógł na nią patrzeć dowoli, gdy tak mówiła, nie starając się nawet bardzo rozumieć jej dziecinnych słów. W miarę jak zmierzchało się na świecie, pałanie zachodu gasło zwolna na jej twarzy małej i poważnej. A kto jest pan Borbocki? Zapytał w pewnej chwili, słysząc parę razy to nazwisko. Bardzo się zdziwiła, że tego nie wiedział i aż na niego popatrzyła. To był ogrodnik w pałacu, powiedziała surowo i na chwilę oparła kapiącą łyżkę o brzeg pełnego słoja. Umarł nagle na wiosnę, jak w trephausie ścinał groszki do pokojów, bo w trephausie było bardzo gorąco, a on był chory na serce. Opowiedziała, jak pani Borbocka strasznie płakała i jaki piękny był pogrzeb. Cała Honzebna zeszła się do kościoła i Jasia przyjechała z miasta. Ich córka, której małżeństwem pan Borbocki właśnie się tak martwił, że aż się rozchorował. I Franek Borbocki, który się zwolnił z fabryki na pogrzeb i zabrał matkę z Honzebnej ze sobą do miasta. Potem zaczęła się historia tej Jasi Gołąbskiej, której już drugie dziecko umarło. I mąż naprzód był dobry, ale później stracił robotę. Wdał się w złe towarzystwo i pije. Podobno go nawet raz zamknęli do więzienia, ale go wypuścili i teraz całą tę rodzinę utrzymuje Franek. Mówiła wciąż o innych. Wydawało się, że nie miała własnej biografii. Cały świat nieznajomych ludzi powstawał dla Zenona z tych jej słów. Jakaś wystarczająca sobie, równoległa rzeczywistość, dająca spokój, że wszędzie jest życie i śmierć. Następnego dnia naprawdę była pogoda. Rozpoczęły się upały sierpniowe. Rano, po otworzeniu okiennic, muchy chodziły po twarzach i rękach. Było gorąco i duszno. Trzeba było walczyć z tymi muchami, komarami i pchłami. Milszymi jednak niż pluskwy w hotelikach bulwaru Saint-Michel. Wieczorem leciały przez okno niezliczone odmiany ciem i muszek. Skrzydlate mrówki, różne istoty podobne do słomek, piórek i szmatek, których pełne jest nocne powietrze. Lampy z mlecznymi kloszami pachniały naftą. Rezerwuary oblepione były trupami setek owadów. Przypalone komary, wielkie jak pająki, biegały cienkimi łapami w kółko po papierze. Duże ćmy miotały się długo, trzepocząc skrzydłami, zanim zdołały umrzeć. Drzewa w ogrodzie przez te lata zrobiły się wyższe. Ich ostatnie gałęzie przebijały niebo. Daleki horyzont objęty był ciemną smugą lasów gwareckich. Dymne, czerwone zachody nad grupą brzóz, zasadem i łąkami napełniały świat dziwnością istnienia. Stada krów w głębinach i zatokach łąk długo płonęły od niskich promieni słonecznych, a potem wracały przez wieś rozdeptanym traktem piaszczystym i chmura kurzu nad nimi była różowa. W Paryżu życie zdawało się odmienne, przewekslowane na inne relsy. Tutaj rozważania genewskie, pacyfizm. Peneuropa już były groźną nowoczesnością. Tu były żniwa. Na rżyskach stały snopy w kopkach, jak na obrazie Moneta. Wieczory pachniały zbożem, do późna słychać było skwierk świerszczy. Wielkie drzewa na skraju białego pola dźwigały się jak czarne, nieruchome góry z liści. Księżyc nad nimi rozświetlał parę najbliższych chmurek i rozmieszczał je w różnych planach perspektywy niebieskiej. Wilga jeszcze odzywał się w starych olchach nad łąką. Skowronki skwirzyły najdłużej wieczorem, jakby do snu. Potem była cisza. Cisza niewiarygodna po tamtym straszliwym łoskocie stolicy świata. Pośród tego wszystkiego odnajdywała się teraz ciągle Justyna, chociaż był prawie pewien, że jej nie szuka.
Była w ogrodzie, w domu i na podwórzu. Gdy wracał z pól wieczorem, spotykał ją z dala od dworu na swojej drodze. Przybiegała tylko po to, żeby mu coś opowiedzieć. Jej życie utkane było z cudzych zdarzeń. W swym epickim stosunku do rzeczywistości nie rozróżniała w zjawiskach żadnej hierarchii. Wszystko zarówno było ważne i zajmujące. Gdy mówiła, sprawy układały się na jednej płaszczyźnie, oddzielone konturami, bez perspektywy. Brała udział we wszystkim i tym gorącym stosunkiem do świata osiągała rzecz dziwną, że geometryczne kształty faktów ściśle przylegały do siebie. Nie było między nimi miejsc pustych. Całe jej życie było od nich pełne i szczęśliwe. Szła obok w pachnącym słomą, chrzeszczącym od upału popołudniu. Sama była ciepła, była miękka i przelewna jak jej głos. Szła obok, obrywając po drodze kity z traw albo liście z krzaków i mówiła, nie patrząc w jego stronę. Mówiła z zachwytem, że trzecie, jeszcze żyjące dziecko Jasi Gołąbskiej, tyla dziewczyneczka, Jadwisia, już rozumie każdziutkie słowo. Taka jest mądra. Albo mówiła ze śmiechem, że źrebaki wyleciały z ogrodzenia i biegały jak wariaty po całym podwórzu. Albo z przejęciem, co będzie na kolację. Jedzenie było dużą pozycją w życiu Bole Boży. Pan Walerian powiedział, co u Boga Ojca nie mamy sobie na to pozwolić, żeby spróbować hrabskiej kuchni? A cóż to my gorszego? Inne żołądki mamy, czy co? I Bogutowa co dzień, o ile była zdrowa, przyrządzała dla rządcy Ziembiewicza dania godne wyższego stołu. Zenon widział, jak ojciec się posunął, chociaż przecież nie był jeszcze taki stary. Nie mógł już pić, odzwyczaił się od palenia, zrobił się ustępliwy i niezdecydowany. Chroniczny bronchit chrobotał i świszczał w jego oddechu. Otyłość i rozedma uniemożliwiała mu dawne myśliwskie włóczęgi. Jedyną jego namiętnością było teraz łakomstwo, które też zresztą nie wychodziło mu na dobre. Jadł w taki sposób, jak gdyby zawsze był zgłodniały, jak gdyby raz wreszcie zapragnął całkowicie się nasycić. Dopadał stołu, talerza, widelca, gnany pośpiechem i niecierpliwością, ręce mu drżały, a grube wargi robiły się wilgotne. W pole wyjeżdżał teraz zawsze małą bryczką, z której zdjęto siedzenie dla Stangreta, sam powożąc w jednego konia. Wracał przed wieczorem, zmordowany gorącem, czerwony, świecący od potu. Przed gankiem wysiadał frasobliwie, przechylając swą wagą, stękający wehikuł. Lejce wiązał luźno do żelaznego pręta poręczy i ciężką ręką wyświeconej zamszowej rękawicy uderzał płasko w obły zad konia. Tęgi kasztan rozumiał tę aluzję. Sam okrążał gazon i między dwiema nierównej wysokości topolami wykręcał przez otwartą bramę na folwark, o nic po drodze buksami nie zawadzając. Tam stawał przed stajnią i dziwnymi drgawkami skóry na grzbiecie i brzuchu, otrząsając ze siebie muchy, czekał bez zniecierpliwienia, żeby zrobiono z nim co trzeba. A w sieni już słychać było astmatyczny głos pana Waleriana zapytującego, czy kolacja gotowa. Teraz pani Żancia doczekała swego czasu. Wyższa od męża, chuda, zaledwie cokolwiek w ramionach pochylona, szła wprost od fortepianu do jadalni, by swą łagodną, niewygasłą kobiecością uświęcić obrzęd jadła. Sama, poza muzyką i kwiatami, nie zajmowała się w domu żadną robotą, ale miała dar rządzenia służbą cicho i skutecznie. Lubiła w sobie tę cechę i umiała sprawić, aby oceniał ją też pan Walerian. Właściwie lubiła w sobie wszystko i to z siebie zadowolenie uczuwała jako miłość do Boga i ludzi. Była pewna, że wszyscy też ją kochają i szanują, a los wydawał jej się na nią łaskawy. Przeżyła swoje życie, jak należało je przeżyć, ku własnemu i innym zadowoleniu. Umiała też postępować z mężem. Wyrozumienie dla jego słabości i dogadzanie jego zachceniom sprawiało jej istotną przyjemność. Już tylko na siebie czekamy, Walusiu, mówiła w progu. Życzyła sobie, aby miał ręce umyte przed jedzeniem, co od dawna przywykł uwzględniać. Niekiedy jednak dawał sobie przypominać. Wywołany przez młodszą, Wikcię, schodził z góry Zenon. Nie wyglądał na młodego panicza, który wrócił pod dach rodzinny ze stolicy uciech i wykwintu. Jego garnitur sportowy odznaczał się proletarianckim egzotyzmem. Pochmurną twarz golił rzadko, a włosy, których kolor ciemnozłoty podobał się kiedyś zmysłowo Elżbiecie Bieckiej, także domagały się ostrzeżenia.
Pani Żanci nie raziły dziwactwa jedynaka. Nazywało się to, że Zenio ma zawsze swoje chimery. Przyszłość syna, zdrowie męża i własne sprawy zawierzyła raz na zawsze opatrzności i miała spokój, gdyż, jak mówiła, bez woli boskiej włos człowiekowi z góry nie spadnie. Była przekonana, że Bóg każdym jej krokiem kieruje i każdej chwili o niej pamięta. Zenon na próżno usiłował jej wytłumaczyć, że to jest przecież okropna megalomania. Nie pleć, Zeniu, powiedziała dobrotliwie. Ja tego sama na sobie w różnych chwilach życia doświadczyłam, jakby mnie ktoś po prostu wziął za rękę i prowadził. Jej bardzo biała twarz z gładko na dwie strony z czesanymi siwymi włosami była pełna miłego spokoju. Siedziała na swym zwykłym miejscu przy stole, naprzeciwko pana Waleriana, który spiesznie nabierał potrójne porcje każdej potrawy, co było tak lekkomyślne przy jego wysokim ciśnieniu. Sama jadła mało i powoli. Nie pozwalała sobie mówić: mój drogi, żeby ci czasem nie zaszkodziło. Tak samo jak dawniej nigdy nie przeszkadzała mu pić, ile chciał. Nie była jak inne kobiety, które swą troskliwą dobrocią zatruwają otoczeniu każdą chwilę i cenę tej swojej właściwości też dobrze znała. Po kolacji Florek wnosił samowar, srebrny, i ustawiał go na małym stoliku przy lewym łokciu pani Żanci. Herbatę z Bole Boże pito angielską, bardzo mocną i zalaną paru łyżeczkami gęstej, surowej śmietanki. Od lat blisko 30 pani Żancia zaparzała ją i nalewała sama. Wstając od stołu, pan Walerian całował rękę żony, a później ona rękę jego, co Zenonowi sprawiało od dzieciństwa niewymowną przykrość. Jeżeli pan Walerian nie bardzo chciał spać, to prosił żonę o trochę muzyki, albo grali we dwoje partię bezika. Później szli do sypialni, którą przez całe życie mieli wspólną. Patrząc teraz z bliska na ich starą miłość, Zenon uczuwał w sposób nieprzyjemny, że gdy się posługuje zaimkiem osobowym ja, to oznacza w nim zmieszane w różnym stosunku cechy tych dwojga ludzi. Matka była łatwiejsza do przezwyciężenia, chociaż i w niej istniały rzeczy niepokojące. Groźniejszy był ojciec. Na jego twarzy, jak na szpitalnej karcie choroby, stały wypisane jego dzieje. Odczytywanie ich było dla Zenona upokorzeniem, nie dającym się w żaden sposób oszukać ani ugłaskać. Tkwiła w tym wstydliwa myśl, że to jego rodzic, że mu zawdzięcza istnienie. Myśl groteskowa, że jego życie, jedyne i nieodwracalne, ma swoje źródło w erotyzmie tego człowieka. I nie można było tak zrobić, żeby to było obojętne. Bo cały ów nieznośny splot gnieździł się właśnie w tym miejscu uczuć, które jest przeznaczone do szacunku, przywiązania i solidarności. Rzeczą bolesną było wiedzieć, że ten człowiek jest jego ojcem i że wszystko, co jest z niego, trzeba w sobie za wszelką cenę wytępić. I boleśnie było wiedzieć zarazem, że jest już stary, że źle słyszy i że mu się trzęsą ręce. Opierając się głupiej słabości dla Justyny, Zenon musiał walczyć nie tylko z jej urodą i młodością. Wszystko zdawało się pomagać tej sprawie i na wszelki sposób ją popierać. Uroki lata, rozprzęgający wolę wpływ natury, sprzyjająca atmosfera domu. Wystarczyło wejść w zwykłe, uświęcone od wieków koleje bolebożeńskiego obyczaju. Wystarczyło przystać. Z dawnych czasów zapamiętał Zenon niezrozumiałą przy jej zasadach tolerancję matki. Trzymała we dworze rozmaite dziewczyny, które były jawnie kochankami ojca. Często, jakby czemuś na przekór, wychwalała nawet rozmaite ich zalety. Może, iż nie chciała być pomówiona o rzecz takiej niegodną jak zazdrość. A może znajdowała w tym jakiś słodki, sobie tylko wiadomy dreszcz poskromionego instynktu. Teraz Justyna była po prostu jej ulubienicą, jej prawą ręką. Mówiła o niej z Zenonem, jak gdyby nie raczyła wcale dostrzegać, na co się zanosiło. Zenon pochmurniał i nic nie odpowiadał. Nie chciał już dociekać tej sprawy tak niejasnej, tak niepokojącej. Bez zgody na to korzystał jednak z jej dobrych stron. Przestając wciąż z tą dziewczyną, musiał widzieć o każdej porze dnia w pełnym, wszystko ujawniającym słońcu, czy w podstępnym, niekształcącym i odejmującym barwę mroku wieczorów, jak jest czysto, starannie i precyzyjnie przez naturę wykonana. Musiał to całym sobą odczuwać. Pani Żancia mówiła, że na Justynie wcale nie znać gminnego pochodzenia. Mówiła: skąd ta dziewczyna ma tyle rasy?
Jemu to było wszystko jedno. Nie myślał nawet, czy jest ładna. Ale niczego nie chciałby w niej zmienić. Niczego nie potrzebował jej wybaczać. W ruchu, w spoczynku, w każdym geście była w obrębie wyznaczonego sobie celu i życiowego zamierzenia fizycznie doskonała. Gdy stała blisko, chciał ją wziąć do rąk. Chciał ją po prostu mieć. A wtedy ona mówiła: Pan nie jest taki jak drugi, co to nie da dziewczynie przejść spokojnie. I opowiadała o Franku Borbowskim, który ją prześladował i nie wiadomo, co sobie wyobrażał, bo ona nie jest znów taka głupia. W tym myliła się także. Ach, Justynko, Justynko, wzdychał Zenon. Jego siła woli miała efekt zupełnie odwrotny niż zamierzał. Nie odebrała jej złudzeń, natomiast uśpiła czujność. Pan się tu chyba nudzi tak na wsi. Pan prędko z bole Boży pojedzie? Tak, jeszcze wyjadę na rok. Muszę się jeszcze uczyć. Ale potem pan tutaj wróci, prawda? Jej także nie obiecywał nic. Ale jednak powiedział, że wróci. Stali o jakimś ciepłym zmroku w ogrodzie za szpalerem cobei, kwitnącej zielonymi, niepachnącymi kwiatami. Zachowywała się tak, jak gdyby on ją kochał. Dlaczego była taka ufna, pozbawiona wszelkiego instynktu niebezpieczeństwa? Garnęła się do niego, można powiedzieć, że sama szła mu w ręce. Zanim wyjechał z Bole Boży, została jego kochanką.